Ukryty prezent już w Fortnite, czyli 15 prezent i jak go zdobyć, to nie koniec prezentów. Dzisiaj wam o tym powiem i powiem wam również o zwrocie, a właściwie rekompensacie fałdolców dla graczy, gdyż w dniu wczorajszym Fortnite przestał działać na praktycznie pół dnia, nie dało się grać i bardzo możliwe, że naprawdę dostajemy coś ciekawego i dzisiaj wszystko wam powiem, ale pierwsze co, chcę was zachęcić do stawienia suba, łapeczki w górę i wpisania kodu SAYCAMSA w sklepie i napiszcie, który macie już level w Fortnite, bo jestem w tego mega mega ciekaw. My lecimy po 80 subów, wal subika, wpisuj kodzik i jeszcze was przeproszę, że ten materiał może nie będzie tak dobry jak wszystkie inne, ale jest ponad druga w nocy, już prawie trzecia, a ja po 9-godzinnym live nagrywam dla was na rano odcinek, bo naprawdę wydarzyło się dużo i nie chcę zostawiać was bez niczego, więc sorry, ale mam nadzieję, że tak będzie wam się przyjemnie oglądało. Pierwsze co, ukryty prezent, o co dokładnie chodzi i skąd coś takiego wytrzasnąłem. Sprawa jest prosta, kto był w Shine Live, ten wie, Fortnite nie działał przez praktycznie pół dnia i akurat udało mi się chwilę przed sklepem, jakieś 20 minut, wejść do Fortnite'a i co się okazało, że czekał tam na mnie 15 prezent. Osobiście nie wierzyłem, ale 500 osób, które było na live, też nie wierzyło. Jednakowoż fakty były takie, że faktycznie w prawym górnym rogu pokazał mi się kolejny prezent do odebrania. Co to znaczy i z czym jest to związane? Pierwsza sprawa, bardzo możliwe, że jest to po prostu błąd albo jest to ukryty prezent. Jak to możemy w tym momencie rozważyć? Generalnie przeszukałem Twittera, wszystko i niestety nie ma dużo informacji, no bo tak mówię, nagrywam to chwilę po tym wszystkim, co się wydarzyło. Wszyscy są w szoku, dużo też graczy śpi, więc generalnie sprawa wygląda w ten sposób. Prawdopodobnie albo dostajemy ukryty prezent, w którym może być wszystko, mogą to być skiny, fałdolce czy jakieś inne rzeczy, tutaj niestety nie wiadomo i może być ten prezent wszędzie. Ja przeszukałem całe lobby, całe schronisko i niestety tego prezentu tam nie było, więc bardzo możliwe, że on zostanie dzisiaj włączony o 15 godzinie. Czy to możliwe? Oczywiście tak, możliwe, że po prostu Fortnite faktycznie dało nam jakiś ukryty prezent, no i coś faktycznie dostaniemy. Druga teoria, która jest moim zdaniem bardziej prawdopodobna, jest to po prostu błąd. Dlaczego? Dlatego, że możliwe, że po prostu coś się zepsuło po tej przerwie technicznej w Fortnite, coś im nie zadziałało i po prostu dodatkowy prezent został dodany. Możliwe, że po prostu będzie to naprawione. No i też niektórzy leakerzy sugerowali, że faktycznie możliwe, że jest to po prostu błąd wizualny, no i nie należy brać tego na poważnie, czyli nie przejmujcie się na razie tym prezentem. Możliwe, że będzie faktycznie coś ukrytego, ale raczej jest to po prostu jakiś tam błąd, no że ten prezent się wyświetla, ale i tak z nim nie możemy nic zrobić, należy czekać po prostu. Aczkolwiek tak jak mówię, jeśli będzie to prezent, fajnie, fajnie dla nas, odbierzemy sobie, jeśli nie, no to po prostu jest to błąd i nie hajpujmy się. Jednakowoż taką małą teorię miałem z widzami, a właściwie widzę mi pisali na czacie, że możliwe, że na przykład jest jeszcze więcej prezentów i faktycznie event się nie skończy na tym. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że tak, że Epic doda jeszcze więcej prezentów i nie będzie to ostatni prezent. No możliwe, że po prostu przez przerwę techniczną prezent został dany wcześniej niż o 15, ale nie ma go jeszcze w grze. Oczywiście, jak mówię, są to teorie, aczkolwiek warto by o tym powiedzieć. Druga sprawa, rekompensata fałdolców. O co chodzi i dlaczego o tym mówię? Po prostu w dniu wczorajszym, jak wspominałem, Fortnite nie działał, było to związane z tym, że po prostu wywaliło całkowicie serwery i ja podczas tak naprawdę 9-godzinnego live'a grałem tylko godzinę w Fortnite'a niecałą bez problemów. Potem już po prostu czekałem w lobby, oglądałem jakieś filmiki na z widzami, bo nie można było wejść do Fortnite'a, a nawet jak mi się udało wejść, zrobiłem wina, no po prostu mnie cały czas rozłączało i tak finalnie mnie znowu wyrzuciło z gry. Finał był taki, że praktycznie cały dzień nikt nie mógł grać, no i był po prostu dramat. I dlaczego mam dostać nagrodę? Tutaj dużo osób po prostu pisało, że za coś takiego należy się graczom rekompensata, no i ciężko się z tym nie zgodzić. Dlaczego miałem być to fałdolce? Po prostu kiedyś chyba było coś takiego, że Fortnite przyznał ileś tam fałdolców czy coś po prostu, no że jakby w zamian za przeprosiny po prostu dali fałdolczyki, no i tutaj gracze chcą tego samego. Czy to będzie? Tutaj powiem tak, na razie nie wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza sprawa, Fortnite przestał dawać rekompensaty za to, jak coś źle zrobi. Jeśli ktoś gra od początku Forta, faktycznie tam było tak, że najmniejszy błąd, przesunięcie aktualizacji, cokolwiek, zawsze Epic coś nam dawało. Czy to jakiś plecak, gwiazdki, ekspy, cokolwiek. Teraz wygląda tak, że nawet jeśli Epic Games robi największy błąd, no to kij nic nie robią, nie dają żadnych przeprosin i rzadko coś gracze otrzymują. Tutaj jest sprawa jednak troszkę inna, że serwery nie działały i nikt nie mógł grać. I moim zdaniem rekompensata faktycznie może być, dlatego że było to naprawdę kilka godzin
Więc naprawdę gracze się nieźle znerwowali. No i teraz jaka może być to rekompensata? Większość moich widzów mówiła o fałdolcach, że taka 500, 1000, 1500, 3000 fałdolców dla każdego za to, że nie dało się grać. Moim zdaniem nie ma co szaleć. Prawdopodobnie Epic Games nie da nam fałdolców, a jeśli da, to jakąś niewielką ilość, typu 200, 100, 300, coś takiego, na pewno nie będzie to w tysiącach. Druga sprawa, czy Epic faktycznie da te fałdolce, czy nie? Moim zdaniem raczej inne nagrody są bardziej prawdopodobne. Jakie? Na przykład dodatkowy exp, gwiazdki karnetu, czy po prostu levele karnetu. Myślę, że jest to bardziej prawdopodobne, no bo po prostu w przypadku kiedyś, jak były też błędy w Fortnite, najczęściej Fortnite dawał na przykład levele, boosty do expa, czy jakieś tego typu rzeczy. Jest to po prostu dla nich tańsze i lepsze. No i też oczywiście mogą dać jakiegoś skina, ale tutaj też bym nie przesadzał. Bo z doświadczenia wiem, że Epic samych skinów takich aż tak nie lubi rozdawać, więc jak już, no to raczej może plecak, emotka, coś do rzucania, po prostu jakiś gadżet na pocieszenie, aczkolwiek sam mega duży jakiś item typu skin, typu 1000 fałdolców, raczej nie ma co liczyć. Też od razu warto wspomnieć, że na taką rekompensatę możliwe, że będziemy musieli troszkę poczekać, dlatego, że wszyscy teraz pracownicy są na urlopie praktycznie, więc być może również przez to tak długo zajęło naprawa Fortnite'a. Kolejną sprawą jest to, że Epic dopiero w nowym roku będzie wracał do pracy, więc takie osoby decyzyjne prawdopodobnie również dopiero gdzieś w tym nowym roku powrócą. No i osobiście wątpię, że teraz na przykład będą ludzie przerywać urlopy, żeby rozdawać jakieś nagrody graczom. Osobiście nie wiem, jak to jest zrobione oczywiście, ale na logikę myślę, że jeśli teraz nie dostaniemy nagrody, to i tak trzeba poczekać do nowego roku, no bo faktycznie na przeprosiny mogą coś przygotować. Aczkolwiek tak, mówiłem również o prezencie dodatkowym, weźcie to jako ciekawostkę, jako coś, co gracze chcieli, no i po prostu nie, na pewno nie traktujcie tego jako 100% informacji, no bo wszystko może się zdarzyć. Co dalej z serwerami i czy to był koniec Fortnite'a? Generalnie dużo osób mówi, że to koniec Fortnite'a, ale oczywiście nie, po prostu takie błędy się zdarzają. No i akurat w nowym rozdziale jest tego strasznie dużo, jest to już któryś raz, gdzie serwery przestają działać i faktycznie jest z tym problem. Czy Epic to ogarnie? No pewnie będzie się starał, jednakowoż nie zdziwcie się, jeśli znowu któregoś dnia wywali serwery, nie będzie się dało grać i będą takie problemy, dlatego że Epic naprawdę w tym rozdziale technicznie troszeczkę położył się, no bo nie oszukujmy się, ale co kilka dni jest jakiś problem, że ludzie nie mogą wejść do gry, nie mogą zacząć grać, błędy, po prostu błąd na błędzie, no i też Epic jest na urlopie, nie naprawia tego, no i po prostu gracze też są zdenerwowani, no bo nie oszukujmy się, ale chyba nikt nie chce tak naprawdę w dni wolne siedzieć i po prostu oglądać ekranów czytywania i przez 8 gry wejść do gry, na przykład tak jak robiłem to ja, po prostu coś niefajnego, no i też zrozummy, że gracze się denerwują. Generalnie często firmy wynagradzają coś takiego, tutaj może również być to samo, aczkolwiek nie traktujcie, tak mówię, na 100%, bo wszystko może się zdarzyć. Sorry, dzisiaj taki gorszy odcinek, że mniej faktów, mniej informacji, mniej wszystkiego, ale tak jak mówię, temat na tyle ciekawy, że myślę, warto było te 8 minut poświęcić, a wy tylko zostawcie suba, łapkę w górę, wpiszcie kod SEIKAMSTRA w sklepie, Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, wbijajcie, dziękuję wam za uwagę, miłego dzionka życzę, do następnego, trzymajcie się i żeby Fortnite nam już działał.